Nie! Ej, ten Wither jest banalnie prosty. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i stała się świetna rzecz, ponieważ pierwszy raz w życiu pokonamy dzisiaj Withera, ponieważ wróciłem z Netheru i mam trzy czaszki Witherowego szkieleta. Ale, szczerze mówiąc, nie wiem co mam robić, bo, no tak jak mówię, w życiu nie pokonałem Withera i to jest mój pierwszy raz, gdzie będę to robił nie na Creative, bo na Creative raz go pokonałem, ale wiecie, tam można bić z miecza, nie dostaje się obrażeń i tak dalej. Jesteśmy na live, czat was pozdrawia. Proszę bardzo, to jest nasz czat, który was pozdrawia, jeszcze nawet dostaliśmy donate'a. Matiego zaprosi na masakrę. Niestety ja jestem Mati. No jakby to powiedzieć, na masakrze nie jestem zbyt fajny. Dziękuję ci bardzo, Mati, ale no niestety na masakrze nie jestem jakiś taki mega kozak, żebym mógł sobie zapraszać. Okej, czas się pozdrowił z wami, więc pokczam totalny. Mam nadzieję, że Bitek jakoś to złapie. A, swędzi ucho. Dobra, Bitek, nie przesadzaj. I teraz tak, to jest moja nowa chata, która jest jeszcze nieskończona. Wiem, że jest za duża, ale spokojnie mam pomysł, jak to zagospodarować. Elytry nie mam, elytry zostawiłem sobie w boksie. I to jest moja nowa chata. Wiem, że tutaj jest jeszcze mało przestrzeni zrobionych, ale będzie, zaufajcie mi, taka górka zrobiona fajnie z ziemi. I teraz tak, pytanie do widzów moich kochanych na czacie. Gdzie odpalamy Withera? Ponieważ możemy to odpalić w domkach, ale nie wiem totalnie, co mam zrobić, jak mam się przygotować na Withera, naprawdę. Nie wiem, co mam na siebie założyć, nie wiem, z czego go bić i tak dalej. Nie wiem, czy potrzebuję złote jabłka, bo słyszałem, że tam trzeba złote jabłka wziąć. Potrzebuję na pewno Soul Sand, który jest tutaj. I potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I Soul Sand się ustawia w taki sposób. Tak, i tutaj szaszki się dają, okej. Okay. Czyli mamy Soul Sand. Mamy Soul Sand. I nie chcę za bardzo gryfować domków, dlatego nie wiem, czy u Nexa, czy u Jawora, czy u Nitasiego. Wydaje mi się, że zrobię to w mojej nowej piwnicy, ale nie wiem, czat, pomóżcie mi, proszę, podjąć decyzję. Zobaczcie, tutaj... O Jezus! Ale creeper straszny! Czat, tutaj odpalamy? Dobra, zaraz będziemy ustawiać tego Withera. O, nikogo nie ma na serwerze. To pokczam, czyli mogę u kogoś to odpalić. Choinkę bym odpalił, ale całą choinkę zniszczymy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak mam się na niego przygotować. Ponieważ biłem smoka, biłem, nie wiem, creepery, ale nie biłem nigdy Withera normalnie. Ponieważ wiecie, na tym, na Creative to on mnie nie bije totalnie, więc tam mogłem zrobić wszystko, dlatego nie wiem, jak on działa. Naprawdę. I podobno słyszałem, że na mieczu trzeba mieć pogromca nieumarłych. O, delfin. Ogólnie teraz na live będziemy niedługo łapać delfiny do akwarium wielkiego, więc zapraszam na live'y. Wpadajcie na tym samym kanale, co oglądacie teraz filmik. Dlatego wpadajcie na live'y. Ja lecę szybko po moją elytrę, której nie chcę. Lecę po jabłka jakieś złote. Chyba, że tutaj w podziemiach go odpalimy. Co wy na to, o tym czat sądzicie? Możemy go tutaj odpalić w podziemiach, na starym moim miejscu, bo i tak to będzie niszczone. W sensie to wszystko będzie przenoszone do nowego domku. Drzewa na razie nie palimy. Zaufajcie mi, drzewa na razie nie palimy, ale to wszystko na razie będzie niszczone. Dlatego możemy to odpalić gdzieś tutaj. Jabłek złotych nie mam. Ale jak coś, to zawsze będę mógł uciec. I proszę bardzo na odcinku, w komentarzach się nie śmiać, że nie umiem tego bić. Bo od razu wam na początku przyznaję, że nie umiem tego bić. Że pierwszy raz to będę bił, dlatego... Wiecie, pierwszy raz zabijam Withera... O, są jabłka. Złoto teraz. Jest złoto. I teraz złote jabłko. 5, więcej złota. Więcej złota. Dobra, mamy 17 złotych jabłek. Nie wiem, czy nie za dużo. I nie wiem, jaki jest poziom tego Withera tutaj na tym. Ale wiem, że on w połowie HP chyba... Strzały weź, bo jedną tylko wziąłem. Ale mam nieskończoność nauku, dlatego jedna wystarczy. Dobra, czat. I teraz możemy w tym miejscu chyba odpalać Withera. Tylko zabijmy sobie to wszystko, co tutaj nas blokuje. Dobra, zabiliśmy. Czy to jest odpowiednie miejsce? Czekajcie, widzę czat, dobra, widzę. Czy to jest odpowiednie miejsce, żeby go zabić? Nie ma poziomu Withera? A czytałem, że są poziomy Withera właśnie. I czekajcie, z tego co wiem... Tak się go odpala? Nie. Jedno wyżej musi być. Dobra! Jak to się mówi... Raz Paczolowi śmierć... Aaaa! Dobra! Co jest? O... Nie! Co się stanęło? Ej, ten Wither jest banalnie prosty. A, szybko gin. Ej, ten Wither jest banalnie prosty. Chyba. Ale dostałem damage na start. Nie, no to jest śmiech na sali.
To jest śmiech na sali! Co się stało? To jest śmiech... Aj, Jezus! Co to się stanęło? Łatwo! Ja nie wiem, co się stało, ej, naprawdę! Ja go zabiję w 30 sekund! No nie mogę teraz odcinka skończyć. Nie mogę, dlatego zróbmy tak. Zróbmy beacon. Beacon? Nie. Jak to się nazywa? Po polsku. Niestety mam polską wersję, dlatego jest. Magiczna latarnia. Skło obsydian. 3 i szkło potrzebujemy. Nie, no to jest śmiech na sali, to jest śmieszne. Nitashi go bił 10 minut? To ja nie rozumiem. Chyba coś się stało z tymi... Z tym liderem. Jakoś go zbugowałem. Nie wiem, naprawdę. Powiem wam szczerze, moi kochani widzowie, że nie wiem, co się stało, ale 10 sekund mi to zajęło. Dobra, potrzebujemy szkło. Jesteśmy już w mojej nowej posiadłości, która jest jeszcze niewykończona, tak jak wam pokazywałem na początku odcinka. Ale będzie, zaufajcie mi, będzie. Bo złapałem dużą motywację do nagrywania kwadratowej masakry. Dzięki wam, ponieważ robicie naprawdę mi mnóstwo wyświetleń na tej kwadratowej. Dlatego was bardzo kocham, widzowie kochani. Mamy beacon, magiczną latarnię, czat. Mamy beacon. I teraz najważniejsze, gdzie go ustawić. Wydaje mi się, że ustawimy go pod ziemią, tylko mam za mało bloków, dlatego będę musiał zrobić sobie bloki. Tutaj. O, mój mob grinder działa. Tu będę musiał ustawić sobie bloki. W tym miejscu zrobimy beacon. Co wy o tym sądzicie? Czy życie youtubera jest trudne? No właśnie widzicie, jak biję lidera w 10 sekund, to wydaje mi się, że życie youtubera jest bardzo łatwe. Dlatego nie ma co tutaj chyba nad życiem youtubera, że tak powiem... nie ma tutaj rozmyślać, ponieważ, no, nie wiem, no powiem szczerze, że to było tak proste, że przygotujemy sobie, zobaczymy, co Magister odpisze i wtedy zobaczymy, czy ten beacon w ogóle mi coś da, ponieważ, dobra, Bitek i tak to pomontuje, więc mam nadzieję, Bitek, weź, wytnij te rzeczy, które są bardzo nudne, że tak powiem, na tym odcinku. Dobra, jeszcze sprawdźmy tylko, jak to wygląda i ja będę kończył odcinek. It's just a prank. Potrzebujemy zrobić tak, czat, patrzcie. Jedyny beacon, jaki stoi i wiem, gdzie stoi i jak wygląda, to jest u Nitashiego, ponieważ widzę oczywiście światła z tych innych beaconów, ale niestety nie wiem, gdzie one dokładnie są. Dlatego pójdziemy do Nitashiego zobaczyć, czy ten beacon jest, w sensie ten beacon, to coś dalej tam stoi, w sensie ta konstrukcja, bo z tego, co wiem, Nitashi to przestawił! Nitashi potrzebuje tego. Potrzebuje tego. Ukradłem ci jeden endowy słupek. Jeżeli się dowiesz o tym Nitashi, to daj znać, to wtedy jakoś się dogadamy. Przepraszam, ale to bardzo potrzebuję tego. I zobaczysz później dlaczego. I ukradłem to z tego dołu. Dlatego czat, jeżeli Nitashi się dowie o tym, że ukradłem mu słupek, to jakoś się dogadamy, ale potrzebuję tego na za chwilę. Więc przepraszam serdecznie. Dobra, to jest ten beacon. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, co przed chwilą było wycięte z materiału, czego nie zobaczyliście oczywiście na odcinku. Dlatego nie będę nic o tym mówił. Co się stało? Przecież dobrze wylądowałem. Dobra, to jest ten beacon. Błagam was! Czat, czy ja coś źle zrobiłem? Elytra, beacon, tu wszystko najcenniejsze leży. I 32 level. Brawo ja. Dobra, mamy wszystko. Okej. Okay. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli dobrze robiłem. I na końcu jest 3x3 i stawiamy beacon. Czyli dobrze robiłem. Jak coś, to cieszę się, że Bitek to wyciąłeś. Mega jestem wdzięczny serdecznie tą śmierć, którą przed chwilą... Dobra, to jest ten beacon. Dzięki, Bitek, że to wyciąłeś. Dobra, mamy to. Idziemy to szybko postawić, ale Bitek będzie o montażu, masakra. Tak namieszałem w tym odcinku. Musimy dwa staki bloków żelaza oddać Maggeisterowi. Jeżeli tego nie zrobimy do niedzieli, to będę miał lidera na chacie i zniszczony beacon prawdopodobnie. Bo znam Maggeistera. Dobra, czyli jeden stak musimy mu oddać. Jeden stak i trochę. Więc nie jest tak źle. Włóżmy to, włóżmy magiczną latarnię na samą górę. I teraz musimy tu wykopać do góry, tak? Tu mam kilof, tu mam kilof. Czat, czy moc beaconu przechodzi przez wodę?
O, dziękuję Bartek za sponsora. Przepraszam, że nie widziałem na czacie. Dziękuję serdecznie, ale... Staram się nagrać odcinek. I nie zauważyłem. Przechodzi przez wodę. Dobra, to potrzebujemy tylko tabliczki. Tak jak mówiłem na początku odcinka, pierwszy raz mam styczność z beaconem osobiście. Więc teraz mamy beacon i musimy go jakoś odpalić, tak? Czy ja muszę wsadzić tutaj sobie... A nie, on działa już. Czemu regeneracja jest cały czas? Moc dodatkowa. O, działa. I to już? Jeszcze możemy zrobić taką migającą latarnię, bo widziałem kiedyś na YouTubie, że gość zrobił mechanizm, który zmienia rodzaj szkła. I pokcham jest taki, że potem możemy zrobić policję na przykład taką, że jest niebieski i czerwony. Ej, mordo, idź stąd. Nikt cię tu nie chce. Dobra, i mamy czerwony. Na samej górze. Dobra, jeszcze sprawdźmy tylko jak to wygląda. I ja będę kończył odcinek, dlatego pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji. I dajcie znać, jak oceniacie montaż bitka, ponieważ dzisiaj będę go oceniał przed wypłatą. Więc dajcie znać po prostu w komentarzach, jak oceniacie jego montaż. Dlatego ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Zobaczmy tylko, jak to wygląda. I jest czerwony. Pogchamp. Jest czerwony beacon. Ale zrobimy na migający. Zrobimy na migający zaraz na live, więc jak coś będziecie widzieć na kwadratowej masakrze, to znaczy, że migający jest mój. Więc do zobaczenia, się z wami żegnam. Pa, pa!